działo się działo. Ostatni sen należał do nas, po tym jak Helga Kapsztar zdarła pizdę do białej kości. To była tylko formalność. Taki widok może zniechęcić do jedzenia mięsa. A potem ten ser Iwony, to musiało w kogoś trafić. To mi jebła, to pół parkietu wyjebało spod ciała. A gęba jest spuchła jak przy ropnym zapaleniu mleczaków. W efekcie padaczka, no rzucało ją jakby ją królik jebał. I niedotlenienie mózgu zakończone śpiączką. No, w takim składzie to dziewczyny mogły sobie co najwyżej konia zwalić. Ha, 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 ha. To więc mówią, że Polska to rasistowski kraj. No nie zgodzę się z tym, a nawet czuję się obrażony przez inne narody takim torze stwierdzeniem. Sorry. A gdzie się ty pan pchasz? Ej, to Zimbabwe, ty. No to już. To na czym to stanąłem? A. Tolerancja to najważniejszy aspekt życia we wspólnocie. W nowym numerze Pana i Władcy. 10 najlepszych burdeli. Jak zajebać, by bolało. Oraz domowy sposób na sraczkę pomielonych teściowej. W dodatku specjalnym wywiad z polskim desperatą Antonim Banderolą. Nasze motto: nie ma co płakać nad rozlanym piwem. Ja pierdolę, co tu kurwa tu postawię. W dzisiejszym programie chciałbym odpowiedzieć na kilka listów od moich wiernych czytelników. No, trochę tego jest to, więc postanowiłem poradzić coś naszym chłopakom. Na przykład ten list od Ryśka z Pabianic. Co tam pisze? Ty skurwiały pedale. No, to może inny list. O, romans Opola i pytanie, co jest lepsze niż blondynka z długimi nogami? Odpowiedź akurat jest prosta. Blondynka z dużymi cycami. No i ostatni list. Tym razem od Staszka z Elbląga. Wona mnie bije, a ja boję się oddać. No Staszku, nieładnie, nieładnie. Musisz oddać. Działaj Staszek. Jak baba zaśnie, to zajeb z łokcia na śpiocha i powiedz, że miałeś koszmar. Od razu poczujesz się lepiej. No, to więc tyle na dziś. I trzymaj się Staszku i pamiętaj. Jak baby nie zbijesz, to jej wątroba zgnije. Dziękuję. Witam naszych szanownych emerytów. Dzień dobry. Dzień dobry. Na samym wstępie, pierwsze i najważniejsze pytanie, czy jesteście zadowoleni z wysokości waszych rent? No raczej tak. A tak z ręką na sercu, to na co wam starcza? No to w zeszłym roku byliśmy w czarnej dupie. To czarna Afryka była, Marian. Może to była Afryka, no nie wiem, ale jebało tam. Czasami to wyjeżdżamy do Rumunii albo Laosu, a w tym roku jedziemy na 3 lata do Indii. Co ty kurwa? Coś ty odjebał? Pojebało cię? A co kurwa nie mogłoby mi pojebać? A jak ja bym ci tak wyłączył telewizor, to co byś kurwa zrobił? Nie wiem kurwa co bym ci zrobił, pewnie bym ci wyjebał. No właśnie. A teraz włączaj z powrotem, bo jak nie, to zrobię ci kręcenie wora, że aż ci oczy krwią zajdą. No nieźle, to słyszę, że nasi emeryci to światowi ludzie. Gdzie tam, panie? Po prostu nie starczy nam na bilety powrotne. 3 lata wpierdalania, nic innego niż ciapary, synku. Marian! A jak znoszą to wasze wnuki? No to wnuki to w usa, panie. 3 lata nic innego, tylko ten no, skipę. To chuje złodzieje. Marianku, nie bulwersuj się, bo ci cukier podskoczy. Koniaczku się lepiej napij, zdrowy będziesz i nam rent nie odbiorą. Masz dosyć swojej wrednej teściowej? Głowa ci pęka od narzekania swojej upierdliwej żony? A chory nie dają ci spokoju? Nie pękaj jak kondom. Mamy rozwiązanie. Taśma szeroko mocno klejąca. Już od ponad 200 lat w naszych domach. Sprawdzona już w ponad 1000 przypadkach. Zyskała ogromną rzeszę zwolenników w kraju i na świecie. To już będzie chyba rok, jak sięgnąłem po ten jakże wspaniały produkt. Pamiętam jak dziś, szamataniec z żoną, dzieci pluły i kopały jak szmatę.
Nawet własny pies szczał jebany na mnie. Teraz to łapię za kłaki, plastruję i do drewutni. Odkąd stosuję ta cudeńko, panie, mogę spokojnie oglądać mecz z kolegami. To naprawdę działa. Przekonałem się w dniu urodzin swojej teściowej, kiedy znowu jej kupiłem lacie w osiedlowym kiosku ruchu. Pamiętaj, kup ją, zanim ona to zrobi. No to ta walka to będzie szybka piłka, panie. Poczekaj, ty tam. Do ciebie mówię, rusz się, bo mnie rozpraszasz. Powiedziałem coś. Udaję, że nie słyszy, ale odpuszczam, bo jestem zajebisty, rozumiesz? A ty jesteś zajebisty? No nie jesteś. Tylko jeden z nas może być zajebisty. I to jestem ja. Jestem tak zajebisty, że potrafię strzelić z 10 metrów paluszkiem w dupę kukułce. A jak strzelę z solonego, to wiesz co się dzieje? Ogarniasz? Wiesz kim ja jestem? No jestem no... Nieważne kim ja jestem. Ważne, że jestem. Jestem, bo jestem. Jedziemy kurwa. Widziałeś gościu? Bo ja jestem w Polsce, a on to prawdopodobnie Polak, nie? Rozumiesz o co chodzi? Szacun. Bo jakby to były Niemcy, a on by był Niemiec, to nie byłbym już taki opanowany. Ale to przecież Fryderyk Chopin. To znaczy się, że ktoś ważny, tak? Ty, nie mowa! A chcesz z rynku czynu? Mówiłem coś! Debil. Zobaczmy, czy mamy coś nowego. Apatia.pl. Login. Cyc48 i hasło pipa123. No, nareszcie. To może ta? Ta to nie jakaś taka morda jak u Pitbulla. Ta też nie. Klata jak blat od stołu. A następna? No nos jak diabeł chuja, no. Skąd pindy się biorą? A do tego każdy sieśni książę w Sportingu. Na przykład ta. Nie lubi gotować, nie lubi sprzątać, nie lubi pracować. Ja pierdolę. Ale poczekaj. Tu jest jakaś zdrowa brocha. Lolita, lat 24. Zainteresowania? Onal, anal, spontan, oral. No ta, to się musi. Zaczekaj, luknę na fotę. Of, pochwę wieloryba, no na galancie. Cyc potęga, a pupa jak bazylika w licheniu. Sponsorem programu jest maśna hemoroidy z Worex. Z Worex? Kalafior! Nie ma mniejszych szans!